No to witam Was w Kostaryce w kolejnym odcinku z serii Ceny na świecie. Pali jest najtańszym sklepem w Kostaryce, wiele osób może Wam to potwierdzić. Ceny w Kostaryce są wysokie, myślę, że domyślacie się tego, ponieważ jest to bardzo turystyczny kraj. Maskotką tego sklepu jest Mama Lucia, czyli bohaterka takiego, powiedzmy, pseudoanimowanego filmików. Jest ona twarzą tego sklepu. Ja słyszałem historię, próbowałem znaleźć jakieś informacje w internecie na ten temat i tak dalej, aczkolwiek nie znalazłem. Dowiedziałem się od znajomej, że Mama Lucia to jest taka wrestlerka, nazwijmy to tak, która ma dzieci i walczy tam w wrestlingu. Nie wiem, czy ja dobrze mówię. Tak czy tak, zabieram Was do środka, jak zwykle zrobimy koszyk podstawowych produktów. Ogólnie pokażę Wam, jakie są ceny i co można kupić za kwotę 50 zł. Zaczniemy dzisiaj od alkoholi i napojów. Wina możecie kupić sobie w takich cenach. Słuchajcie, pamiętajcie, że cena, że 1000 kolon to jest 7,40. Ja postaram się to jakoś liczyć w głowie, ale widzicie, przelicznik nie jest zbyt ciekawy. Tutaj macie takie najtańsze wódki. Powiedzmy, co byśmy tu mieli? Takie 4540, czyli 7 razy 4, 28, czyli 30 parę złotych, więc nie jest najgorzej. Tu macie takie tanie wina, jak się kiedyś za dzieciaka piło. 2400, to macie jakieś tam, powiedzmy, 17 zł. Dobra, napoje. Co byśmy tu mieli? Takie bez promocji. 1700 kolon za 2 litry. Tutaj mamy takie 3-litrowe butelki, tak samo było wreszcie tych amerykańskich krajów. Sprite, praktycznie taka sama cena. Piwko, bardzo ważne, i to od razu weźmiemy sobie do koszyka. Z fajnych rzeczy jest to, że są kałamy, czyli oni tu nazywają to gordity. Takie jedna gordita to jest 1500 kolon, czyli 7,40, czyli to by było, no, 10 zł, coś takiego. To jest też fajne, że są takie 0,7 piwka za 1000, czyli za 7, powiedzmy, 60, coś takiego. Dobra, weźmy jakieś piwko, tu pół litrowe. Dobra, tak żeby to jest też 700. Kurczę, nie widzę żadnego piwa, które byłoby pół litrowe, żeby to było tak samo jak w innych odcinkach. No zobaczcie, nie ma. Dobra, poszukam, zaraz nagram. Dobra, głównymi piwami tutaj jest piwo Imperial i Pilsen. Ja często piję właśnie Bohemię, bo jest najtańsza, ale weźmiemy jednego Pilsena. Tutaj za butelkę po prostu zawsze można oddać, to było 1440 kolon. Dobra, tutaj mamy mleka. Tutaj widzę duże mleko 1,8 litra za 1150. A małe mleko, znaczy małe litrowe, 650. To byłoby jakieś, nie wiem, 4,50, coś takiego. To jest w ogóle ciekawe, bo to jest śmietana, tak pakowana. I kosztuje 1260, 960. I tutaj mamy jogurty. Jogurty nas interesują, bo będziemy brać jeden. Tak jak wcześniej braliśmy 1-litrowy jogurt. Weźmy jakiś tańszy. Taki bez promocji, żeby to wszystko było uczciwie policzone. Na 1620 to jest najtańszy jogurt, jaki ja w tej chwili widzę. Tutaj małe jogurty, to często są promocje, zobaczcie, 630, więc w sumie te małe się bardzo nie opłacają. Tak jak Wam mówiłem wcześniej, nabiał w Ameryce jest bardzo drogi. Zobaczcie, 5000, 5 razy 7, 35 za taki, w sumie to nawet nie jest ser. To jest bardzo popularne, te właśnie queso fresco, czyli świeże sery, nazwijmy to. To tutaj mamy cenę na przykład 1640 za taki serek. No i masło, margaryny, 1660 za taki duży, taki mniejszy, 760 widzę najtańszy. Słuchajcie, w tym sklepie w ogóle nie ma ani jednego normalnego sera, więc jestem zmuszony wziąć tutaj ten serek. On ma mniej więcej tyle samo gram, co ten, który w Belgii, czy powiedzmy w Stanach. I patrzcie, to jest w ogóle ciekawa rzecz. 1500 i 1500, czyli promocji tak naprawdę nie ma. Dobrej. A tutaj mamy różnego rodzaju szynki. Słuchajcie, nie spodziewajcie się takich szynek, jakby mamy w Europie. Wygląda to dużo gorzej. Zazwyczaj jest to zmielone, po prostu taka mielonka zrobiona. Coś takiego. Oni tu sprzedają. Więc tu zazwyczaj ludzie kupują mięso albo z indyka, albo z kurczaka.
Klucz on też nie wygląda jakoś specjalnie. Słuchajcie, ja przejrzałem te ceny. Ja ostatnio kupiłem sobie taką szynkę, ona wygląda dużo lepiej, jest napisane light, więc tak czy tak, 2600, niby to jest napisane, że wcześniej 2960, jak podniesiecie, jest 2600, nie? Ciekawe. Dobra, bierzemy jedną szynkę za 2600, ona ma 250 gram. Tutaj macie jeszcze inna, ale to już takie, wiecie, nieciekawe. Dobra, tutaj mamy pakowane jabłka, 700. Choć w sumie nie wiem, ile to waży, szczerze mówiąc. Sprowadzone z Francji, to na pewno. Dobra, co my tutaj mamy jeszcze? Marchewka 710 za kilo. Tutaj chile, czyli papryka, 260 za kilo. Choć chyba za jedną sztukę, tak mi się wydaje, nie jest nawet napisane. Tutaj mamy jajka. Pakowane. To jest promocja aktualnie, bo nie widzę żadnych innych jajek. 2190 za 15 jajek. Cebula. Teraz znajdziemy cenę. No, nawet nie patrzę na to, że to była promocja. 1070, czyli 7,40 za kilo. Dobra. Co my tutaj mamy dalej? Gruszki. Pera. 950 za dwa razy. W sumie nie za bardzo rozumiem, o co w tym chodzi. Myślę, że to może być po prostu 475 za kilo. Dobra. Pomidory 1420. Fajnie, pracownik nie zwrócił uwagi na to, że kameruję. Jak widzieliście we wcześniejszych odcinkach, tutaj wam się pojawi link. No, nie miałem takiej przyjemności, żeby nagrywać. Dobra. Tu znowu marchewka, ale ta jakaś taka dziwna, 710, pomarańcza prawie 2000, czyli prawie 15 zł za kilogram. Oleje, dobra, 2990 za 900 ml, 1690 to byłoby dużo tańsze. Myślę, że 900 ml również. I tu się będą zaczynać takie duże opakowania produktów, jak na przykład cukier. Zobaczcie, 1350 za 2 kg cukru. Tutaj frijoles, czyli fasolka, taka 800 gram. Za 1690. Postaram się w niektórych produktach, po prostu takich ważniejszych, oznaczyć wam, co za ile jest. Dobra, tutaj mamy ryż. Za 8 kilo 7575. No i tu dalej, widzicie dalej ryż. 5290 za 8 kilo. To już wam pokazywałem w Meksyku, czyli frijoles, one już są przygotowane, choć w smaku one nie są dobre, ale jeżeli chcecie przeoszczędzić na podróży, to naprawdę to plus tortille sprawia, że jest mega tanio. Dobra, słuchajcie, 1680 za opakowanie, 800 gram praktycznie. Bananki 670 za kilo, to są małe banany, to wezmę dwa. Przejdźmy do sosików. Trochę przyspieszę. A nie, to są słodycze, przepraszam, bo mi się pomyliły alejki. Dobra, słuchajcie, to jest jedno coś, co ja bardzo lubię. Czasem sobie to kupuję. 500 za... No, takie małe to jest opakowanie. 90 gram. A pokażę wam, co jeszcze ja lubię. To są chleby. No, ja, tak jak mówiłem wam wcześniej, są bardzo drogie. 2310, czyli liczmy 15, no około 17 zł za 600 gram. Gąbki, oczywiście, nie chleba, tylko gąbki. Są to też takie bułeczki, też z Bimbo. Bimbo, tak jak mówiłem wcześniej, jest bardzo popularną firmą ogólnie na całym świecie. 1820 za bułki 450 gram. No to sami widzicie. Dobra, tortilki. Najtańsze z tego, co widzę, 670 za 300 gram. Tu dalej chlebki. A tutaj mamy kawę,
pamiętajcie to, że jest bardzo popularna z kawy, bardzo są z tego dumni. A tak patrzę, najtańszą kawę i najtańsza będzie tutaj. 1530 za jakieś El Judito, nie wiem czy dobrze to wymawiam, 250 gram. Dobra, i tu takie bardziej znane, powiedzmy, MMMsy. 1880 za 150 gram. Dobra. Chciałem wam pokazać moje ulubione ciastka, nie wiem czy w tym kraju są, bo już długo ich nie kupowałem. Nareszcie tylko wam żelki jakieś pokażę. 700 kolon za 125 gram. Słuchajcie, udało mi się znaleźć taki najtańszy chlebek, 1500, czyli to by było około 7, no około 10-11 zł. Dobra, bierzemy. Chcę wam pokazać coś bardzo ciekawego, co myślę, że w Europie by się to sprzedało, aczkolwiek ja nie lubię tego używać. Słuchajcie, to jest płyn do naczyń. Tak to nazwę, bo nie wiem jak to powiedzieć. Krem do naczyń? Pasta do naczyń? Może pasta do naczyń? Za 1000 kolon, czyli za 7 zł. Kupujecie taką wielką pastę, ona ma 1000 gram i słuchajcie, używacie, bierzecie bardzo małe, mało tego proszku i on naprawdę myje bardzo, ale to bardzo dużo. Tylko, że ręce są strasznie zniszczone po tym, ja tego bardzo nie lubię, ale tutaj w Centralnej Ameryce jest to bardzo, ale to bardzo popularne, więc jak przyjedziecie, to się na pewno spotkacie z tym. Dobra, tu wam tylko tak przejadę, byście widzieli. Dobra, powoli kończymy. Dobra, płatki na mleku 420, na przykład za owsiankę za 300 gram, więc w sumie nie jest źle. Tutaj mamy takie fitness, to tak samo jak u nas w Europie, 3280. Tu takie też oryginalne płatki, 2480 za kelis, za 400 gram niecałe. No i oczywiście tak jak wam kiedyś pokazywałem i w Meksyku i w innych państwach, właśnie te wielkie opakowania. Patrzcie, 2740 za 500 gram. Ciekawe, co? Dobra, weźmy jakieś takie popularne w Europie, żebyśmy też je mieli, żeby było jakieś porównanie. Dobra, są Cheeriosy. To jedyne, jakie widzę. 340 gram za 1960. Taka paka. Mleko tutaj pasteryzowane. Widzę, że jest tańsze. Na przykład tutaj 900 kolon za 1 litr. Ale powiem wam szczerze, naprawdę nie polecam tych tanich mleków, ponieważ są naprawdę niedobre. Mi one kompletnie nie smakują. To wygląda jakby było najtańsze, ale nie widzę ceny nigdzie. 960, to w sumie nie jest najtańsze. Dobra, a tutaj sosiki i makarony. Słuchajcie, oni tu sprzedają takie małe sosiki. Mi się w sumie to podoba, bo nieraz wychodzi taniej niż normalnie. Dobra, 220 za taki mały sosik. On, proszę państwa, ma 114 gram. A większy dla porównania, tutaj ten na pewno ma więcej. Ten ma 200, to w sumie aż takiej różnicy nie ma. On będzie kosztował 650. No to widzicie, w sumie tamten mały się bardziej opłaca. Dobra, tutaj mamy makarony 620 za taki mini. Cieszę, że oni tak sprzedają. 250 gram. Tutaj trochę większy chyba. Nie, w sumie nie. Zaraz wam znajdę jakiś większy taki, żeby było porównanie do Europy, ale to za chwilę. Dobra, taka mała paczka też makaronu, 250 gram. I on się plasuje w cenie 380 kolon. Dobra, chyba to będzie większe. Dobra, to już jest większy makaron. On ma 500 gram i kosztuje 1120. Tu mamy sosy, tu nie ma tak dużo jak w Meksyku, ale co jest ciekawe, to jest często używana salsa inglesa. Ja w sumie szczerze mówiąc nie wiem, do czego ja mógłbym to porównać. Mają też sosy tutaj ostre. Chilero za 1700. Tu jakiś sos Taiwan, tego nie widziałem szczerze mówiąc, przyznam wam się. Za 0,75 ml 1840. To taka salsa tomate. Już wam mówię, ile ona ma. 800 gram
za 1860 ketchup, 1160 za butelkę 375 gram. No i tutaj już kończymy powoli ten odcinek. A za majonez, który on jest obrzydliwy, od razu wam mówię, 380 gram, więc się nie skuście na niego, 1099, a tutaj taki tańszy 740 za 400 gram, coś takiego. Dobra, to wam jeszcze pokażę, jak wygląda ta mama lucia. Śmiesznie. Czasem można w sklepie znaleźć ją, jak ona wygląda, w sensie ktoś się przebiera za nią. Słuchajcie, na sam koniec filmiku, jak zwykle, podsumowanie naszego koszyka. Tak się produktują te produkty. Znalazłem czekoladę przy kasie, nie chciałem jej nagrywać. Dwa banany, ponieważ są małe. Szynka, to co zawsze. I teraz słuchajcie, za całe zakupy wyszło 83 zł, czyli nie mieścimy się w całym rozliczeniu. Żeby się zmieścić, musimy zrezygnować z szynki i z czekolady. Tyle można kupić, żeby się zmieścić. To zobaczcie, mieszkając w Belgii, macie dużo więcej produktów, tam nawet nie było 50 zł całych. A tutaj, no tutaj jest jak jest. Więc słuchajcie, jeżeli jedziecie do Kostaryki, szykujcie się na to, że ceny są bardzo, ale to bardzo, ale to bardzo drogie. Za wszystko praktycznie, na każdym kroku. Hotele, hostele, jedzenie. Słuchajcie, jedzenie to jest kwestia 4000 kolon, czyli liczycie około 30 zł za taki podstawowy obiad. Ja wiem, że to nie jest jakoś mega dużo, jeżeli się jedzie na 2 tygodnie urlopu, ale jak się podróżuje tak dłużej, tak jak ja to robię, no to jednak trochę wychodzi. Dobra, dzięki za oglądanie. Jeżeli wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę. Dzięki wielkie i do zobaczenia. Musiałem jeszcze coś dograć. Wziąłem sobie dwa produkty z tego wszystkiego. Poszedłem tej kasy samoobsługowej. Mówię, dobra, pozbijam sobie to wszystko i zapłacę przy maszynie. To mi wydrukowało to, ja teraz muszę iść do normalnej kasy, żeby to zapłacić. Grubo, nie?